Jak to jest z tą kulturą, jak się zmieniają pokolenia, czy widać różnice między pokoleniami? I zacznijmy od tych przyjemnych rzeczy. Oczywiście, że widać, no bo pokolenia się zmieniają, więc wiadomo, kultura młodych jest inna niż przykładowo kultura starszych, nawet ta kultura obecna młodych dwudziestolatków, dwudziestoparolatków, nastolatków jest zupełnie inną kulturą niż była moja, kiedy ja miałam 20 lat. No ale dalej ja mam 20 lat. Z biegiem lat ja sama też na swoim przykładzie zaczęłam doświadczać takiego: ej, gdzie cała ta crazy Harajuku moda poszła, Harajuku zaczęło wymierać. Już mówiłam, ta moda, załóżmy Lolicia, Cybergod, Nandake Dekora, to wszystko żyło, to miało swoje sklepy na Harajuku, a ja doświadczałam takiego wręcz wymierania. I to można powiedzieć, to wymieranie było bardzo naturalne, no bo też coraz bardziej stawało się Uniqlo popularne i taki styl dosłownie czarne, białe, taki, wiecie, simplicity, minimalizm totalny. I ten minimalizm zaczął zjadać japońską indywidualność. To, z czego na całym świecie Japonia zasłynęła, gdzie wszyscy wiedzieli, że Japonia, a tam te lolity, a tam te wizualkę jest z tymi włosami, tak? Z tymi włosami te Jośki wszystkie, tak? Tak, tak. To tak było, faktycznie. Dzisiejsza Japonia to jest dla mnie w ogóle zupełnie co innego i ja muszę powiedzieć, że no, nie jestem w stanie się w tym do końca odnaleźć. Chociaż rozumiem to. Jak wygląda dzisiejsza Japonia, Japonia młodych? No słuchajcie, jest to przede wszystkim hip-hop. Tak, hip-hop, rap bardzo zawojował serca młodych Japończyków. Jest coraz więcej śpiewających, rapujących. Lusiek, Saćko. I to jest dla mnie takie dziwne, że o Boże, dlaczego ona tak angielski zajebiście umie, czy one z hafy? Bo wiecie, jak Japończycy umieją angielski, więc jak widzisz rodzimego Japończyka, który zasuwa po angielsku, to nadal jest to tutaj zdziwienie. Mimo że już nie powinno być, no ale dla takich starych boomerów jak ja to jest zdziwienie. Jest bardzo, coraz więcej raperów, styl się zmienia, właśnie na taki black culture, wiecie, te szerokie spodnie, warkoczyki. Ja się czuję tak, jakbym znowu miała, słuchajcie, 12 lat, bo to jest dosłownie styl, zwłaszcza jak patrzę na dziewczyny, jakieś crop topy, bojówki, takie. Ja tak wyglądałam, jak miałam 12 lat. Więc no też styl wraca, tak? Ale to jest zupełnie naturalne, normalne i tutaj nie ma co się dziwić. Ale chcę przejść w tym odcinku do rzeczy, która zaszokowała Japończyków, która nie jest rzeczą fajną. Bo to, że są inne style, że się innej muzyki słucha, że dzieciaki lubią co innego, to jest naturalne i tego się nie zmieni. Jest jedna rzecz, która ostatnio po prostu zrobiła w całym kraju facepalm. Słuchajcie, z wypiknięciem się TikToka to wypiknęły się debile. Powiedzmy to szczerze. To, co się teraz dzieje, jakie są trendiki, warciki, to po prostu jest zatrważające. Jest taka popularna sieć kaiten-zushi, czyli sushi na płachtce, chciałam powiedzieć, sushi na taśmie. Tak, Sushiro. No i słuchajcie, i w tym Sushiro jakiś bardzo mądry, młody człowiek, chyba Junsuke się nazywał, chyba tak. Więc Junsuke, jeśli pomyliłam się, to przepraszam. No więc Junsuke wymyślił sobie, że on nagra takiego super śmiesznego, słuchajcie, TikToka, ale normalnie karuzela śmiechu i boki zrywać. Że będzie, słuchajcie, jak są te stoliki przy tej taśmie, to wiadomo, że ktoś je sobie zeżry i pójdzie i ktoś następny siada, co nie? Więc tamten sos, pudełeczka, gdzie są, załóżmy, przyprawy, gdzie jest wasabi, gdzie są pałeczki, no to tam wszystko jest i stoi. I jest to, że tak powiem, stała dekoracja, tak? No to nasze dziuskie, pupunskie,
pomyślał, że będzie super pomysłem to wszystko polizać, tak, i zaczął lizać, wiecie, sosierki, zaczął lizać te talerzyki, jak ktoś zamawia, słuchajcie, sobie coś z karty, to na takim specjalnym talerzu to jedzie z przykrywą, że ty wiesz, a, że to ktoś zamówił, tego nie ruszamy. I on to brał i po prostu lizał. I to objęło sieć i wszyscy takie, what the fuck, Dziunskę, co z tobą jest? I to był początek, bo później zaczęły wyskakiwać nowe, że pracownicy w 7-Eleven. 7-Eleven to jest taka żabka japońska. W 7-Eleven po prostu jest kasa i tam jest taka gablota, słuchajcie. I tam są, wiecie, jakieś karagi, jakieś kurczaki, hot dogo i tak dalej, i tak dalej. No po prostu jedzonko tam jest, które możesz sobie przyjść i powiedzieć, o to jeszcze proszę dwa karagi albo dwa hot dogo. No i oni ci to dają. I wiecie co, oni z tymi kiełbaskami brali te kiełbaski i po prostu lizali. I że takie śmieszne i w ogóle genialne, to po prostu mistrzowie mistrzowie mózgu, jak widać, bo wstawiali to normalnie jako TikToki, nie zakrywając swojej twarzy. Jeszcze zaczęło się też to od terroru sushi, czyli sushi tero. To jakiś Koreańczyk zaczął się czepiać, że to jest rasizm i że on dostał z wielką porcją wasabi, sushi i mało tam się nie skręcił. Nie, to nie był rasizm, to był po prostu debilizm, bo takie przypadki zaczęły coraz bardziej chodzić. Czyli takie żarciki zaczęły być bardziej popularne, bo nie tylko ty Koreańczyk, ale właśnie dużo osób właśnie w takich kaiten sushi coś zamawiało i jadło, a tam praktycznie kula wasabi specjalnie wsadzona. Po prostu masakra. Jeszcze jakiś chłopak i to chyba było w Yoshinoya. Yoshinoya to jest taki bardzo tani, popularny też cien, czyli sieć restauracji, gdzie można zjeść sobie gyudon i ogólnie tak szybko zjeść i tam dużo salarymanów sobie podczas przerwy lunchowej je. No ale nieważne. I tam poszedł jakiś koleś i jak jest nandake, benisioga, to on sobie to otworzył i zaczął wpierdzielać te benisioga z pudełka. I wiecie, i z jednej strony, no faktycznie, każdy tutaj z was pewnie powie, debile, zawsze były, tylko że teraz tak, jak internetu nie było, to tylko rodzina wiedziała, żeś debil. Ale proszę państwa, ja chcę tutaj troszeczkę w tym wideo naznaczyć, jak widzą to Japończycy z japońskiej perspektywy i tej bardzo mimo wszystko dalej, mimo globalizmu, hermetycznej kultury. Kraj, który ma 2800 lat liczone od cesarza Jim. I ta kultura, z której jest znana na całym świecie Japonia, czyli punktualność, pietyzm, kolektywność, takie życie w harmonii, takie niezawadzanie sobie, tak, że tak powiem, w tym świecie zewnętrznym, gdzieś czekanie na autobus, na pociąg, w kolejce, w sklepie, whatever, że to wszystko tak idzie gładziutko. To nie wyszło, nie wiem, 10 lat temu, 50 lat temu, czy 100 lat temu. To jest 2800-letnia! Było ciężko, więc to jest 2800-letnia historia tego kraju, na którą miały wpływy na początku dość duże wpływy, oczywiście pierwotna religia Shinto, później na to wpływy chińskie były, jak konfucjonizm, później kiedy Japonia zaczęła być bardziej nandake, dokuritsu, niezależna, independent, tak? Niezależna, więc też buddyzm. I to wszystko zaczęło się mieszać. Oczywiście kwestia to, że to jest bardzo kraj, który jest narażony na katastrofy naturalne. Ten kolektywizm jeszcze bardziej popędzał. Więc to nie jest coś, co jest tylko taką, wiecie, takim chwaleniem się dla Zachodu, patrzcie jacy my jesteśmy ułożeni, fajni, wszyscy zgrani, żyjemy sobie w harmonii, grzecznie i tak dalej.
To jest coś, co jest podstawą tego kraju, co się wysysa z mlekiem matki, co jest wałkowane za dzieciaka dla ciebie. I oczywiście, że są debile, jak najbardziej. Wszędzie są debile. Ale ten, jakby ta kula śnieżna, która się tak wyplikuje i coś, gdzie kiedyś takie żarty, nawet dla takich japońskich sebiksów to nawet nie uchodziło, bo tam japoński sebiks to wygląda dziwnie, tam się czasami czepnie, ale jakoś się zachowuje, to jak kiedyś widziałam jakiś wpis jakiegoś gaidzina, że nawet taki trochę prześmiewczy, no ale że nawet w Japonii to nawet jakuza, jak się wkurzy, to i tak jest kulturalna. I to jest taki, wiecie, żarcik, ale on ma ziarno prawdy. Dlatego, że tu się żyje kolektywistycznie i to jest kolektywizm, którego Europa nie zna. I dlatego to tak bardzo kłuje w oczy Japończyków, bo to jest sztuczne, to jest takie, gdzie wszystkie te japońskie wartości, bo to, że styl się zmienia, że teraz hip-hop jest modny, że dzieciaki coraz lepiej umieją po angielsku, że teraz jest inny styl, że teraz coraz częściej widać na ulicach czerwoną szminkę, co też było takim tabu, Japonki wcale nie lubiły tych czerwonych szminek, to, że wszystko jakoś się zmienia, no to jest to naturalny proces, ale za tym idzie niestety też taki upadek morali i to bardzo historycznie wryty w naszą kulturę morali, które budują ten kraj, które mówią, że dzięki temu jesteś tak naprawdę Japończykiem. I ludzie są przerażeni, ja też jestem przerażona, bo nie wiem, czy jestem w stanie w tym wideo wam dobrze wytłumaczyć ten problem, jak widzą to Japończycy, ale to jest takie, ej, gdzie te wszystkie japońskie wartości, które się kładzie z dziada pradziada, sobie raz poszły. Japońskie maniery, ja od początku tego kanału mówiłam, to jest coś, co buduje ten kraj, co jest tym krajem i każdy tu wie, że im więcej znasz manier, tym jakby, może nie tyle jesteś bardziej Japończykiem, ale no, to jest wartość tutaj, bardzo wielka, bardzo wielka. I to, jak koegzystuje, że tak powiem, nawet w autobusie, nawet w takim Sushiro, czy w innym kaiten-sushi, jak egzystujesz podczas zakupów. Ludzie widzą. Dlatego ludzie bardzo łatwo, nawet jeśli ktoś jest za granicą, widzą, długo tu mieszka, bo zna te wszystkie sekretne body language i te zachowania, nawet jak podajesz wizytówkę, musisz się odwrócić, podać, kłonić się, a jak bierzesz od kogoś wizytówkę, to nie od razu do kieszeni, tylko przyglądasz się, trzymając, arigatou gozaimasu, hai, yoroshiku onegaiitashimasu, hai, i delikatnie, wszystko, to wszystko ma znaczenie w Japonii. Może dla was to się wydaje głupie, niepotrzebne, ale to jest rdzeń tej kultury. Dobrze, przejdźmy do tego chyba najgorszego. I oprócz tych takich głupich żarcików, pojawiły się żarty z bezdomnych. I wiecie, znacie te filmiki z TikToka czy YouTube'a, gdzie wielki pan Amerykanin pokazuje, jak on jest hojny i dobry, no i daje tam bezdomnemu $1000, no i oczywiście wszystko tak z dobrego serduszka, ale kamera w mordę, nie? Oczywiście, oczywiście. No, w Japonii to przybrało jeszcze gorszy obrót. To właśnie proponują, hej, zrobimy ci zakupy, chodź, pójdziesz z nami, wybierz sobie co chcesz, nie patrz na cenę, wybierz sobie co chcesz, no i wiecie, wybierają i ta osoba tam pakuje, jest bardzo szczęśliwa, że będzie mogła coś zjeść i tak się cieszy i idą do kasy, stawiają koszyk i spierdalają, zostawiając tego bezdomnego do zapłacenia. To jest w ogóle w kraju, który ma tak bardzo duże wpływy buddyjskie, gdzie buddyzm jest drugą religią, tak naprawdę pierwszą, bo jest pierwszą, która jest też administracyjnie zarządza, załóżmy, pogrzebami i tak dalej. Niemniej jednak zostawmy to. Buddyzm, który opiera się na bodhicitta,
Czyście, czyli miłosierdziu, empatii takiej do grania, gdzie to widać w takim poprawnym zachowaniu Japończyków, to widać to. I wiecie, ja wiem, że tu zaraz padną teksty typu, no tak, ale wszędzie są debile. Ja mówię jeszcze raz, oczywiście w Japonii też były debile i pewnie będą debile, niemniej jednak przy tak prędko zmieniających się trendach, dodatkowo też temu pokoleniu, które zatraca bardzo mocno japońskie wartości, to można się zacząć martwić. No, przeraża mnie. Dwa, że jeszcze ogólnie brak jakiejkolwiek wiedzy na temat własnej kultury, religii, wszystkiego. Jakie łoboś. Strach się bać, co będzie za 10 lat. Dobrze, to by było na tyle. Jeszcze raz powtarzam. Japonia jest tak dalej mimo wszystko hermetyczna, że takie zachowania są bardzo widoczne i dziwne na skalę japońską, ale to oczywiście, jeszcze raz podkreślam, to nie znaczy, że debili nie było. Widzimy się oczywiście niebawem. Wbijajcie na Wabi Sabi, bo są już nowostki. No i oczywiście też na TikToka, bo tam się, o Jezu, ludzie przybyli tam raptem. No, to i widzimy się niebawem na kanale. Dzianie, matanie, bye, bu.